Hej, siemanko ludziska, takie małe info i wyjaśnienie. Dzisiaj wrzuciłem materiał, który później tam dałem na prywatny, dlatego że zaszło pewne nieporozumienie. Co innego chciałem przekazać i miałem zamiar przekazać ludziom, a co innego ludzie odebrali. Ludzie wzięli to wszystko na serio, a ja miałem raczej takie podejście do tego prześmiewcze i ogólnie pokazanie sytuacji jaka jest, znaczy jak to jest postrzegane. O, może tak? A nie miało to w ogóle znaczenia i nie miało to opisywać jakkolwiek sytuacji materialnej Polaków. Serio, to miało być na lajcie, tak jak większość rzeczy na moim kanale. Słuchajcie, nie bierzcie wszystkiego na serio w internecie. Uwierzcie mi, przynajmniej ja robię mój kanał dla fanu, dla śmiechu i tak dalej, bo śmiech to zdrowie i o to właśnie chodzi. Nie powinniśmy być tak cały czas spięci i brać wszystko na serio. Ja rozumiem. Bardzo ładna kultura komentarzy była, spoko. Nie tutaj mi o to nie chodzi mi o to, że tutaj ktoś nie zgadzał się ze mną i no po prostu nie chodzi mi o to, że ktoś się ze mną nie zgadzał, ale tak jak mówię, nie zrozumieliśmy się, ludzie zeszli troszeczkę na inny tor w komentarzach, a nie o to mi chodziło. Nie o to mi chodziło, żeby się spinać, a o to, żeby po prostu pokazać pewną tendencję, która jest i co? I nie wiem co jeszcze. Miałem coś powiedzieć, ale zapomniałem. No, także na przyszłość, jeżeli ktoś ogląda moje materiały, uwierzcie mi, jeżeli coś będę miał mówić na serio, to pewnie o tym usłyszycie albo będziecie o tym wiedzieć z góry. Także to nie miało za zadanie nikogo obrazić ani sprawić komuś przykrości. Jeżeli bym się chciał na serio wypowiedzieć na temat sytuacji finansowej Polaków albo w ogóle Polski i sytuacji Polski w Europie, no to musiałoby być to naprawdę melancholijne i złe i bardzo długie i pełne przykrości, no bo nie jest kolorowo, aczkolwiek no można dać radę, no tutaj żyjemy i no jakoś trzeba dać radę. Zawsze sobie dawaliśmy radę, Polacy, no? Jakby tak patrzeć w przeszłość, wstecz, w historii, w karty historii. Dobra, no to było na tyle takie małe wyjaśnienie, bo nie chciałem zostawiać tutaj takiego syfu, wiecie, w sensie ludzie by chodzili po innych filmikach i mówili, dlaczego usunąłeś film. Nie chodziło o to, że ktoś się ze mną nie zgadzał i ktoś tam dał łapkę w dół, naprawdę, mnie to nie obchodzi. Tylko o to po prostu, żebyście wiedzieli, co ja miałem na myśli, a nie miałem nic złego na myśli, o to chodzi. No, także trzymajcie się i chill out. Yo.